Program zawiera audiodeskrypcję. Na czerwonym tle pojawia się logo programu Tworzymy. Tytuł: Wieszak na klucze. Panorama: Wieszak na klucze zawieszony na drzewie. Agnieszka zaprasza na dzisiejszy program. Cześć kochani, dzisiaj chciałam zaproponować Wam zrobienie fajnego wieszaka na klucze. Może to być wieszak, ale może też być to po prostu fajna jesienna ozdoba do Waszego pokoju. Co potrzebujemy do zrobienia dzisiejszego wieszaka? Korę. Jeżeli nie znajdziecie kory w lesie, to może być na przykład deska. Dwa patyki, dwie trzy szyszki, kapelusze od żołędzia, noski, małe listki, oczka, cztery wkręty, mała wiertarka, może też być duża, klej na gorąco. Zaczynamy. Agnieszka wiertarką nawierca otwory w dwóch poprzecznych gałązkach, które następnie połączy razem z deską wkrętami. Agnieszka za pomocą wkrętów przykręca gałązki do deski. Agnieszka przykleja plastikowe oczka do kapelusików po żołędziach, a następnie całość łączy za pomocą kleju na gorąco z szyszką. Agnieszka maluje szyszkę. Słuchajcie, jeżeli nie macie oczek plastikowych, możecie je zrobić sami. Zobaczcie, wycinamy dwa kółka z papieru. Żółty pisak. Robimy mniejsze kółko. Agnieszka maluje papierowe oczy. Źrenicę czarną. Markerem. I oko gotowe. Teraz zobaczycie, jak fajnie wyglądają też takie oczy. Moim zdaniem nawet są ładniejsze. Nasze sowy i gałęzie wlepiamy na naszą deskę. Agnieszka przykleja szyszkę i liście do deski. Agnieszka podsumowuje dzisiejszą pracę. Zobaczcie, nasz wieszak gotowy. Myślę, że całkiem fajnie wyszedł. Może to być fajna ozdoba w Waszym pokoju, ale też może to być fajny prezent pod choinkę dla kogoś Waszego bliskiego. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzania strony Ośrodka Kultury i naszego Facebooka. Do zobaczenia. Realizacja Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz murowana.tv.